Siemanko. Luźne gadki, takie pogaduszki, żeby czas jakoś upłynął, żeby nie zasnąć. Jestem po kilku dniach w transporcie, po powrocie na trasy. Praktycznie 7 lat nie jeździłem zawodowo jako kierowca ciężarówki. Jako spedytor wykonywałem pojedyncze zlecenia, przykładowo brałem sobie jakąś trasę, jechałem sobie ją załadować czy tam rozładować. Jak nie było kierowcy lokalnego, jechało się zrzucić i tak dalej, aczkolwiek to były pojedyncze transporty, to nie była trasa, typowa taka trasa, wyjazd w trasę. Dlatego minęło trochę czasu, 7 lat to jest jednak dużo. I pierwsze moje spostrzeżenia po tym okresie, co zauważyłem, co według mnie się zmieniło. Pierwsze co, oczywiście, co się zmieniło, to przybyło samochodów, przybyło ciężarówek. To jest, że tak powiem, to było nieuniknione, to jest następstwo po prostu wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów. Firm przybywa, budują się nowe przedsiębiorstwa, budują się nowe hale logistyczne, powstają nowe firmy, a więc kupują się nowe ciężarówki, kupują się nowe osobówki. Samochodów przybywa, będzie przybywać, to jest po prostu nieuniknione, więc dało się to przewidzieć, że jest po prostu ciaśniej na drogach, tak? Kolejna sprawa związana z tym, że przybyło ciężarówek, to to, że na autostradach niemieckich, przynajmniej mówię o Niemczech, tak jak kiedyś nie dało się wcisnąć palca, tak teraz nie da się wcisnąć włosa, dosłownie. Nie da się wcisnąć włosa wieczorem, zatrzymując się o 21:00 powiedzmy na jakiejś stacji, próbując się zatrzymać na jakiejś stacji benzynowej, no nie wciśniemy dosłownie włosa. Tak jest wszystko dowalone, doparkowane, tak na centymetry, tak na milimetry, że gdyby jechał jakiś niedoświadczony kierowca pierwszy raz w trasę czy coś, no jeśli by nie miał obycia ze sprzętem, wiadomo, bo jak ktoś jeździ tam z zamiłowania, no to czuje się po prostu w samochodzie jak ryba w wodzie. Aczkolwiek, no mógłby mieć problem z przejechaniem przez taki parking. Dosłownie przechodzimy na centymetry po jednej czy po drugiej stronie. Tak auta są doparkowane, ciężarówki oczywiście tak doładowane, że no parkingi są zaćkane na amen. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, jest to, że w polskich ciężarówkach coraz mniej jest polskich kierowców. Dosłownie zatrzymałem się na parkingu na weekend przy A2 w Niemczech, już blisko Zagłębia, blisko Oberhausen, to ostatnia stacja praktycznie na A2. Zatrzymałem się tam na weekend. Raczej nie mam w zwyczajach stawać przy takich tranzytówkach, takich parkingach bardzo obleganych, że tak powiem, no ale musiałem stanąć. I co dało się zauważyć? W polskich ciężarówkach bardzo mało jest polskich kierowców. Normalnie wszędzie słychać wschodni akcent, ukraiński akcent, albo widać flagi ukraińskie za szybami. Bardzo mało jest polskich kierowców. Ukraińscy kierowcy, można powiedzieć, że przejęli polskie ciężarówki. Polski transport doskonale wykorzystał napływ wschodniej siły roboczej, wschodnich imigrantów zza ukraińskiej granicy i obsadził nimi polskie ciężarówki. Nie mam nic do ukraińskich kierowców. Jako spedytor współpracowałem z ukraińskimi kierowcami, nie jednym, wręcz wieloma, i nie miałem tam jakoś im nic do zarzucenia. Oczywiście zdarzają się jakieś tam przypadki specyficznych kierowców, jak to się mówi w języku spedytorskim. No ale to i wśród polskich kierowców zdarzają się tacy kierowcy, którzy są specyficzni i ciężcy we współpracy. Stąd też nie ma to jakiejś reguły. Dla mnie nie ma to znaczenia. Pracownik jak pracownik po prostu ma robić swoją robotę i tyle. Aczkolwiek, no myślę, że niedługo nie będzie, kurczę, z kim pogadać i w polskiej ciężarówce będzie ciężko znaleźć polskiego kierowcę. Także
taka oto zmiana, która wiąże się też z przesuwaniem na wschód tych zawodów, które na zachodzie się już nie chce wykonywać, bądź niechętnie się je wykonuje. Tak jak kiedyś my, Polacy, szukaliśmy zajęć na zachodzie, wyjeżdżając na zachód, do Niemiec, czy do Belgii, czy do Holandii. Tak samo i ukraińscy kierowcy przybywają do nas, również na zachód, szukając lepszych tam zarobków, które daje im praca właśnie na zachodzie. To jest normalne zjawisko, my też przechodziliśmy to samo i teraz mamy to samo, tylko przesunęło się to po prostu na wschód. Zawody, których zachodnie nacje, Holendrzy, Francuzi czy Anglicy nie chcą wykonywać, bo zawód kierowcy jest zawodem ciężkim. Przede wszystkim warunki pracy, w jakich się wykonuje, są bardzo ciężkie i można powiedzieć, że spartańskie. Zachodnie nacje po prostu nie chcą ich wykonywać, te zawody zostały porzucone. Tak jak w Polsce też różne zawody są porzucane i przejmują je wschodnie nacje. Tak jak my to robiliśmy kiedyś, tak samo teraz. Ukraińscy kierowcy robią to za nas i wypełniają luki w zachodnim, że tak powiem, transporcie. Kolejną sprawą, którą da się zauważyć, to to, że tak jak kiedyś w piątek wieczorem czy w sobotę można było spokojnie znaleźć miejsce, nawet przy tranzytowej autostradzie, miejsce na stacji benzynowej, na parkingu, można było spokojnie znaleźć miejsce. W piątek wieczorem nie było już ciężarówek zachodnich, czyli niemieckich, francuskich, belgijskich, holenderskich. Nie było, ponieważ one już były w większości na bazach albo w pobliżu bazy. Ściągają ich po prostu do domu, a więc one znikały po prostu z autostrad, tworząc miejsce właśnie na parkingach. Można było spokojnie w piątek wieczorem znaleźć sobie miejsce na stacji benzynowej. Były wolne rajki. Tak teraz w ogóle nie ma wolnych rajek. Wszystko jest tak dowalone, że naprawdę ciężko znaleźć miejsce na stacji benzynowej w sobotę czy w piątek wieczorem, gdzie powinno to miejsce być, tak jak kiedyś było i stawałem bez problemu. To się wiąże z tym, że ten transport jednak przesunął się na wschód. Wschodnie nacje, pojawiły się po prostu więcej ciężarówek ze wschodnimi kierowcami i też więcej ciężarówek na wschodnich blachach, czy polskich, tam powiedzmy litewskich, słowackich, czeskich i tak dalej. A kierowcy tych oto ciężarówek no, spędzają weekendy w trasie, a więc zapełniają te parkingi w weekend, tak jak kiedyś te parkingi były zapełnione mniej, tak? Tudzież no, dlatego nie idzie znaleźć miejsca. No i co jeszcze zauważyłem, stan niemieckich autostrad znacznie się pogorszył. To już nie są te równe autostrady, widzicie jak mnie czepie. Podskakuję cały czas, lotom, kuźwa, wyjeżdżam, jak wyjeżdżam na lewy pas jest chyba jeszcze gorzej. Także widać, że Niemcom, że tak powiem, sprawia trudność utrzymanie tej sieci autostrad. Nie wiem ile dokładnie mają, chyba z 13 tysięcy kilometrów, ale sprawia im to problem. Wraz ze wzrastającym natężeniem ruchu, wraz ze wzrastającym tonażem, który się porusza po tych drogach, im coraz trudniej utrzymać te autostrady w takim stanie, jak były kiedyś. No widzicie, cały czas podskakuję, jadę co prawda A2, to jest autostrada, która się nie zatrzymuje nigdy. Przemierza tutaj tędy tysiące ciężarówek, a jak nie setki tysięcy dziennie. No ale nawet te autostrady, które są mniej uczęszczane, również są w fatalnym stanie. Podskakujemy, te płyty są załamane. No naprawdę jest dużo gorzej niż kiedyś było, także czar równych jak stół niemieckich autostrad prysł. I myślę, że będzie coraz gorzej, no bo sieć dróg mają ogromną, a tego transportu stale rośnie i przybywa. Także tyle moich spostrzeżeń po pierwszych dniach za kółkiem. Zobaczymy, co będzie dalej. Takie luźne gadki też będę wrzucał, żeby sobie pogadać, żeby czas zleciał. A myślę, że coś tam zawsze ciekawego powiem. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.